discover A few moments ago, something believed to be a plane crashed into the south tower of the World Trade Center. Being live shot there, that is the World Trade Center. Na południu Manhattanu zapanowało panoptikum. Świadkowie mówili o ludziach wyskakujących z okien i ciałach spadających z wieżowca. Szef nowojorskiej policji oświadczył, że trzeba się przygotować na straszliwe straty w ludziach. Proszę Państwa, to nie jest film. To nie jest symulacja komputerowa. Tak wygląda serce Nowego Jorku, Manhattan. Niewiarygodne obrazy pokazywane w wiadomościach. To nie był film, to rzeczywistość. 11 września 2001. Ten dzień zapisał się w historii świata jako jeden z najtragiczniejszych dni, w którym świat się zatrzymał. 4 porwane samoloty, 19 terrorystów, blisko 3000 ofiar, ponad 6000 rannych. Straty liczone w miliardach dolarów. Na całym świecie wybucha panika. Nowy Jork staje w ogniu. Największy atak terrorystyczny w historii staje się rzeczywistością. Cofnijmy się do roku 1988. Nieopodal granicy z Afganistanem powstaje Al-Kaida. Siatka terrorystyczna, która z biegiem czasu stanie się jedną z najbardziej niebezpiecznych grup terrorystycznych na świecie. Jej założycielami był Abdallah Yusuf Azam, palestyński szejk oraz teolog, który stworzył Al-Kaidę w celu prowadzenia świętej wojny z siłami radzieckimi po agresji ZSRR na Afganistan. Swój wkład w powstanie oraz dalszy rozwój Al-Kaidy ma również Osama Bin Laden oraz Mohammed Atefa. Bin Laden pochodził z bogatej i szanowanej rodziny przedsiębiorców budowlanych. Był jednym z 50 dzieci Mohammeda Bin Awad Bin Ladena, który oprócz 11 żon dorobił się także milionów dolarów na zagranicznych kontraktach zlecanych mu przez saudyjską rodzinę królewską. W swoich młodych latach pracował w tym biznesie głównie w Arabii Saudyjskiej. Postanowił jednak porzucić to wszystko i poświęcić się dżihadowi. Po śmierci swojego ojca odziedziczył część majątku i stał się multimilionerem, co pozwoliło mu finansować organizację terrorystyczną. W młodości prowadził imprezowe życie. Wybrał jednak inną drogę niż jego bracia, pracujący dalej w Bin Laden Corporation. Pytanie, co skłoniło Bin Ladena do porzucenia luksusowego życia i zostania terrorystą? Po inwazji Związku Radzieckiego na Afganistan w grudniu 1979 roku stary przyjaciel Bin Ladenów, szef saudyjskich służb wywiadowczych, książę Turki Al-Faisal, zlecił Osamie zorganizowanie przerzutu muzułmańskich ochotników zmierzających przez Arabię Saudyjską do Afganistanu. Młody przedsiębiorca wywiązał się z tego zadania idealnie. Stworzył siatkę rekrutacyjną i system kierujący bojowników do Pakistanu, a stamtąd do Afganistanu. Następnie w 1980 roku Bin Laden założył własną organizację afgańskich bojowników. Nosiła nazwę Al-Kaida Al-Askaria. Zajmowała się ona werbowaniem ochotników do walk. Po wycofaniu się wojsk sowieckich z Afganistanu w 1989 roku dla Bin Ladena był to cios. Wrócił do ojczyzny i próbował przekonać władze, że walka jeszcze się nie skończyła i należy ją za wszelką cenę kontynuować, gdyż zamiast Sowietów w Afganistanie rządzi ustawiony przez nich reżim. Dla niego była to zdrada ideałów islamu przez rodzinę królewską. Bez skutku. Był to dla niego cios, ale nie jedyny, gdyż uznał rozlokowanie w kraju oddziałów amerykańskich szykujących się do inwazji na Kuwejt za bezczeszczenie świętej ziemi, na której znajdują się Mekka i Medyna. W takiej sytuacji Osama podjął decyzję, że będzie kontynuował dżihad na własną rękę za swoje własne środki finansowe. W 1991 roku wyjechał do Sudanu, prowadząc interesy, zarabiając fortunę, jednocześnie szkolił bojowników i nawiązywał kontrakty z islamskimi radykałami. Coraz mocniej krytykował władze saudyjskie i władze Stanów Zjednoczonych.
To były wydarzenia, które rozmieciły gniew w Osamie, a w połączeniu z jego poglądami politycznymi oraz interpretowaniem religii zrobiły z Osamy największego terrorystę przełomu XX oraz XXI wieku. Początkowo Al-Kaida wspierała ugrupowania islamskie walczące z armią radziecką podczas wojny afgańskiej. Jej cechą charakterystyczną było to, że używała dyskursu religijnego do debaty politycznej. Członkowie organizacji różnili się nieco poglądami oraz jej celami, do których należało m.in. obalenie dyktatury w Algerii, wzniecenie rebelii w Libii bądź też w Egipcie. Dla lidera Al-Kaidy, Osamy Bin Ladena, pierwszym celem, który sobie założył, był komunistyczny południowy Jemen, lecz z czasem obrał sobie nieco inną drogę i uznał, że głównym celem Al-Kaidy powinna być walka z dalekim wrogiem, czyli przede wszystkim Stanami Zjednoczonymi. Wszystko po to, aby zwalczać ich wpływy w krajach muzułmańskich. Zgodnie z jego założeniem Al-Kaida zaczęła działać. Już 5 lat po rozpoczęciu swojej działalności uderzyła po raz pierwszy. Pierwszy atak Al-Kaidy miał miejsce 26 lutego 1993 roku w Nowym Jorku. W rzeczywistości World Trade Center było światowym centrum handlu oddanym do użytku w roku 1973, w którym znajdowało się prawie wszystko: biura producentów, sklepy, restauracje, strefy rozrywki. W obu wieżach znajdowały się biura ponad 500 przedsiębiorstw zatrudniających tysiące osób. Były one symbolem Stanów Zjednoczonych, a Bin Laden doskonale wiedział, że upadek tych wież może stanowić cios, jakiego Ameryka jeszcze nigdy nie widziała. 26 lutego 1993 roku do podziemnego garażu północnej wieży World Trade Center wjechała ciężarówka wypełniona ponad 700 kg materiałów wybuchowych domowej roboty, złożonych głównie z azotanu amonu. Głównym sprawcą zamachu był Ramzi Youssef, który zaparkował furgonetkę na poziomie minus 2 i o godzinie 12.17 czasu lokalnego uruchomił zapalnik i wraz z pozostałą dwójką wspólników uciekł. Bomba eksplodowała, zginęło 6 osób, a ponad 1000 zostało rannych. Pracownicy wyższych pięter zostali ewakuowani z powodu zanieczyszczenia powietrza. Wieże niczym olbrzymie kominy wessały dym do góry szybami wentylacyjnymi. Co ciekawe, zamachowcy planowali, aby eksplodująca bomba rozerwała podziemną konstrukcję nośną wieży i spowodowała zawalenie się budynku, który rzekomo miał się osunąć na wieżę południową i ją również miał zrównać z ziemią. Jednak jest to tylko czysta teoria. Tak się jednak nie stało. Po ataku z 1993 roku zaostrzono przepisy oraz wprowadzono sztab kryzysowy zwiększający bezpieczeństwo oraz mający na celu zapobiegnięcie w przyszłości podobnym zdarzeniom. Korzystając ze swojego pakistańskiego paszportu, kilka godzin po zamachu Youssef uciekł z USA, najprawdopodobniej do Iraku. W wyniku tego zamachu 21 kwietnia 1993 roku FBI dodało Youssefa do listy 10 najbardziej poszukiwanych zbiegów. Ten zaś zaczął się ukrywać, ale nie poprzestał swoim działaniom, gdyż tego samego roku podjął się próby zamachu na Benzail Butuego oraz rok później zdetonowanie bomby na pokładzie samolotu Philippine Airlines 434. Po ataku Youssef przygotował się do kolejnego ataku, tym razem na amerykańskie samoloty. W tym czasie policja wpadła już na jego trop i aresztowała jednego z jego wspólników. Youssef wymknął się z obławy, ale miesiąc później został wydany przez innego wspólnika i aresztowany w Islamabadzie w Pakistanie. Osądzony w 1997 roku odsiaduje dożywocie w więzieniu Florence w Colorado w Stanach Zjednoczonych. W tym samym roku Bin Laden powiedział podczas wywiadu, że nie zna Youssefa, jednak w późniejszych latach według komisji badającej atak z 11 września Khalid Sheikh Mohammed powiedział podczas przesłuchania, że Youssef nie był członkiem Al-Kaidy i że Youssef nigdy nie spotkał się z Bin Ladenem. Wiele osób uważa to za kłamstwa, śledczy zauważyli jednak silniejszy związek między Bin Ladenem a Youssefem. Jak było, najprawdopodobniej nigdy się tego nie dowiemy.
Al-Kaida od tamtego czasu przeprowadziła kilka zamachów, m.in. w 1996 roku zabicie 19 amerykańskich żołnierzy w Arabii Saudyjskiej oraz zamachy na ambasady USA w Kenii i Tanzanii, co spotkało się z odwetem w postaci ataków rakietowych na bazy Al-Kaidy w Sudanie oraz Afganistanie. Był to początek wojny na linii USA-Al-Kaida. Nienawiść Al-Kaidy na czele z ich dowódcą Bin Ladenem wobec USA rosła na sile. W 1997 roku znany dziennikarz Peter Bergen osobiście poleciał do Afganistanu do kryjówki Bin Ladena, aby móc przeprowadzić z nim pierwszy wywiad telewizyjny. Uzbrojeni członkowie Al-Kaidy zawiązali mu oraz jego ekipie filmowej oczy tak, aby nie widział, dokąd jedzie. Następnie zabrali ich wysoko w góry. Kilka godzin później zjawił się Bin Laden. Bergen opisał go jako spokojnego, skromnego, opanowanego człowieka, przypominającego bardziej duchownego niż pełnego gniewu i nienawiści rewolucjonisty. Podczas wywiadu Bin Laden, zapytany o to, jakie ma plany, odparł: dowiecie się z mediów, o ile Bóg pozwoli. Niestety te słowa okazały się prorocze, gdyż 4 lata później będzie miał miejsce długo planowany atak Al-Kaidy. W roku 1998 wydał Faftę, dekret religijny, w którym ogłosił rozpoczęcie wojny ze Stanami Zjednoczonymi. USA stały się teraz głównym przeciwnikiem Bin Ladena. Oskarżał Waszyngton o prześladowanie, nękanie, zwalczanie islamu, zabijanie muzułmanów, okupowanie Półwyspu Arabskiego oraz wspieranie Izraela. Wezwał wszystkich wiernych na całym świecie do zabijania Amerykanów oraz ich sojuszników. Głównym pomysłodawcą ataków na World Trade Center był doświadczony terrorysta Khalid Sheikh Mohammed. Wielki plan ataków na USA był nazywany w Al-Kaidzie operacją lotniczą. W drugiej połowie lat 90. wśród członków Al-Kaidy powstały różne warianty ataków, wszystkie z założeniem porwania samolotów oraz rozbicia ich o najważniejsze budynki na terenie USA. Bin Laden zaczął snuć plany dotyczące zsynchronizowania ataku na całą Amerykę, związanego z porwaniem samolotów. Ale żeby jego plan się powiódł, potrzebne było kilka lat dokładnego przygotowania i rozplanowania wszystkiego szczegół po szczególe. Al-Kaida musiała przewidzieć każdą możliwość, każde zagrożenie na wypadek ewentualnego niepowodzenia czy zmiany planów. Ale co najważniejsze, Bin Laden potrzebował konkretnych ludzi do odegrania konkretnych ról. Bin Laden jeszcze długo nie wiedział, jak dokładnie ma wyglądać atak na Stany, jednak za to wyznaczył osoby, którym powierzy to zadanie. Mohammed Atta, Marwan al-Sheikh oraz Ziad Samir Jarrah. Oczywiście wszyscy wymienieni byli członkami Al-Kaidy. Bin Laden wkrótce uczynił Mahometa Attę taktycznym przywódcą misji i przekazał mu wstępną listę możliwych celów. Mohammed Atta był Egipcjaninem, z pozoru zwykły chłopak dorastający w Kairze, który wkrótce przeniósł się do Niemiec po to, aby rozpocząć studia. Od 1992 do 1999 roku studiował budownictwo na Uniwersytecie Technicznym w Hamburgu. Zdobył tytuł inżyniera dyplomowanego. Bin Laden w 1996 roku wysłał całą grupę członków Al-Kaidy wyznaczonych do ataku na USA do Hamburga z dalszymi instrukcjami. Al-Kaida potrzebowała czasu, aby odpowiednio wyszkolić zamachowców, którzy zostali oddelegowani do tego zadania. Zajęło im to blisko 6 lat. Największą przeszkodą było zdobycie wiz dla zamachowców, ich odpowiednia znajomość języka angielskiego, znajomość zachodniego stylu życia, który przecież tak bardzo różni się od tego w krajach arabskich, ale przede wszystkim priorytetem była nauka pilotażu. Aby plan Al-Kaidy wypalił, Bin Laden musiał, krótko mówiąc, zrobić ze swoich terrorystów na pozór zwykłych ludzi. Studiujących, pracujących, normalnie się ubierających. Nie wyróżniających się spośród tłumu. Wszystko pod przykrywką, tak aby nikt nie zorientował się, kto i co planuje. Atta musiał zmienić swój styl życia, improwizując na pozór zwykłego obywatela. Podobnie jak inni, zgolił brodę, zaczął nosić zachodnie ubrania i przestał chodzić do meczetów po to, aby nie zwracać na siebie uwagi. W marcu 2000 roku Atta wysłał maile do ponad 30 szkół lotniczych w Stanach, pytając o koszta związane z nauką pilotażu oraz inne wymagania. Oczywiście zostały one w tajemnicy pokryte przez Al-Kaidę.
Wszyscy późniejsi zamachowcy obrali taką samą strategię. Przy składaniu wniosków o wizy USA skłamali, że zgubili swoje paszporty. Na papierze wszystko się zgadzało. Życiorysy wszystkich zamachowców nie budziły wątpliwości i dlatego z wizami nie było większych problemów. Plan zakończył się sukcesem. Wkrótce wszyscy mieli już nowe paszporty i wizy turystyczne, a kilka miesięcy później byli już po drugiej stronie oceanu, gdzie studiowali na Florydzie w szkołach dla pilotów. Mówimy o trzech pilotach, Acie, Szeszim oraz Jarrahu. Jednak samoloty były cztery, więc kim i gdzie był czwarty pilot? Czwartym pilotem przygotowującym się do zamachu był ówczas 29-letni Hani Hanjour, który już studiował w Ameryce z przerwami od prawie 10 lat, a w kwietniu 1999 roku zdobył licencję pilota turystycznego. Podczas pobytu w Arizonie Hanjour zbliżył się do grupy ekstremistów, a w 2000 roku przebywał już w Afganistanie jako rekrut Al-Kaidy. Był idealnym kandydatem do wyznaczonego zadania. Oprócz czwórki pilotów, atak mieli wspomóc pozostali zamachowcy wybrani osobiście przez szefa Al-Kaidy Bin Ladena, który zażądał przysięgi i lojalności wobec tej samobójczej misji. Pozostali terroryści, przebywając w Arabii Saudyjskiej, zdobyli niestety w dosyć łatwy sposób wizy do Stanów Zjednoczonych, po czym wjechali do Afganistanu szkolić się z walki wręcz i walki nożem. Wszystko po to, aby do perfekcji mieć opanowane przechwycenie samolotu w locie oraz uzyskać nad nim pełną kontrolę oraz rozbić go o wyznaczone cele. Pytanie, dlaczego to zrobili? Dlaczego się na to zgodzili? Przesądziło głównie przeświadczenie o słuszności ideologii głoszonej przez Al-Kaidę, opartej na islamie w przekonaniu o słuszności ataku, do którego się przygotowują i który dokonują. Al-Kaida postrzegała przede wszystkim Stany Zjednoczone jako czyste zło i wielokrotnie używała słów wieże zła, mając na myśli oczywiście World Trade Center, interpretując historię oraz politykę jako fundamenty nienawiści wobec Stanów Zjednoczonych. Niestety Al-Kaida wyprała mózgi wielu nawet wykształconym osobom. Wiosną cała trójka z Hamburga odbywała loty w roli pasażerów, aby uważnie obserwować zachowanie ochrony na lotnisku oraz załogi samolotu. Kombinowali również, jak wnieść broń na pokład. Z czasem rosła frustracja Bin Ladena, który był zniecierpliwiony długim wyczekiwaniem. Jarrahu i Hanjour wynajmowali małe samoloty, na których szlifowali swoje umiejętności pilotażu. Reszta zamachowców trenowała na siłowni. 29 sierpnia 2001 roku Mohammed Atta dzwoni do łącznika między USA a Afganistanem Bin al-Shabim i mówi, cytuję: mój przyjaciel dał mi zagadkę i chce, żebyś mi pomógł. Dwa patyki, kreska i tor z opuszczonym patykiem. Co to jest? Jak się okazuje, dwie laski to liczba 11. Myślnik to myślnik, a tor z patykiem w dół to dziewiątka, czyli 11.09. Atta w ten sposób wyznaczył datę planowanego od blisko 6 lat ataku, wtorek, 11 września 2001. Istnieją różne teorie, czy data miała mieć symboliczne znaczenie, czy była też przypadkowa. Zamachowcy wiedzieli, iż w środku tygodnia będzie podróżować samolotami zdecydowanie mniej osób niż w weekendy, co będzie miało wpływ na łatwiejszy przebieg porwania samolotu oraz ewentualnej walki z załogą bądź pasażerami. Koszt całej operacji wyniósł około $500,000. Przygotowania dobiegły końca, plan był rozpisany od A do Z. Al-Kaida postanowiła wcielić go w życie. W końcu nadszedł ten dzień, 11 września 2001. Grupa 19 zamachowców Al-Kaidy podzieliła się na 4 grupy, każda przypisana do jednego samolotu i każda rozpoczęła swoje zadanie. Na podstawie swoich obserwacji podczas lotów kierujący zamachem Mohammed Atta doszedł do wniosku, że wszyscy porywacze powinni siedzieć w odpowiednich do siebie miejscach, to znaczy dwóch z przodu, aby wtargnąć do kokpitu oraz dwóch z tyłu, aby steroryzować pasażerów oraz załogę, a także zepchnąć ich na tył samolotu i pilnować, aby nie uniemożliwili ataku. Wtedy pilot może przejąć stery i skierować samolot na cel. Ustalił także, że atak musi nastąpić szybko, gdyż w pierwszych 30 minutach lotu stewardesy noszą śniadanie pilotom, a drzwi do kokpitu pozostają cały czas otwarte, co ułatwi przejęcie sterów.
Rankiem 11 września Atta przybył wraz z Abdulazizem Al-Omarim z Portland samolotem do Bostonu. Obydwoje mieli bilety biznes klasy zakupione przez internet. Na lotnisku obecni byli już trzej inni porywacze. Byli to Satam al-Sakami oraz bracia Wail i Walid al-Sheshri, którzy przyjechali wynajętym samochodem z hotelu. Ci za to mieli bilety pierwszej klasy. Na tym samym lotnisku była także druga grupa zamachowców pod przywództwem Marwana al-Sheshi, oczekująca na lot United 175 także z Bostonu, lecz do Los Angeles. Około godziny 7.30 porywacze zajęli odpowiednie miejsca w pierwszej klasie. Udało im się przemycić m.in. noże do tapet oraz inne narzędzia, sukcesywnie omijając wszelkie procedury. To pokazuje, jak wtedy był niedokładny ten system. Porwanie pierwszego samolotu prawdopodobnie rozpoczęło się o godzinie 8.14, bowiem wtedy służba kontroli ruchu lotniczego w Bostonie straciła kontakt z załogą. Po 2 minutach samolot zboczył z trasy, nie odpowiadał przez radio, a system, który był używany w celu uniknięcia kolizji z innymi samolotami, był wyłączony. Osoby z obsługi skontaktowały się z American Airlines za pomocą radiotelefonu SBC Communications. Przekazały, że nastąpiło porwanie, podczas którego zostały zranione 2 osoby z personelu, a 1 pasażer został zabity. O godzinie 8.23 Mohamed Atta podjął próbę rozmowy z pasażerami, ale wcisnął niewłaściwy przycisk i tym samym wysłał wiadomość nie do pasażerów, lecz do służby kontroli ruchu lotniczego. Służba kontroli ruchu lotniczego zrozumiała, że samolot został porwany i natychmiast poinformowała o tym fakcie Federalną Administrację Lotnictwa. Ponownie Atta połączył się z wieżą, myśląc, że mówi do pasażerów, i powiedział: chwilę po tym bostońska służba kontroli ruchu lotniczego poinformowała Dowództwo Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej, w skrócie NORAD, które błyskawicznie poderwało 2 samoloty McDonnell Douglas F-15 Eagle z bazy Otis, aby przejęły kontrolę nad lotem. Niestety było już za późno. Rozkaz startu myśliwców F-15 wydano 40 sekund przed uderzeniem pierwszego samolotu w północną wieżę World Trade Center. O godzinie 8.46 czasu nowojorskiego porwany samolot Boeing 767 American Airlines 11, za sterami którego siedzi Mohamed Atta, dowódca całej operacji, z prędkością około 750 km na godzinę i z około 40 tysiącami litrów paliwa, uderza z wielkim hukiem w północną wieżę World Trade Center. Zderzenie zostało zarejestrowane przez 2 kamery. W tym czasie francuski kamerzysta Jales Nadet filmował nowojorskich strażaków do filmu dokumentalnego przedstawiającego właśnie ich pracę, gdy nagle usłyszał dźwięk nisko lecącego samolotu. W ostatniej chwili zobaczył, że leci on prosto w World Trade Center. Wszystko zostało nagrane. W ostatniej chwili skierował obiektyw kamery na lecący samolot i zrobił zoom. Wszystko się nagrało. Trafienie nastąpiło między 93 a 99 piętrem. Wszystkie 92 osoby znajdujące się na pokładzie samolotu zginęły. Uwięzionych zostało 1344 osoby, bez szans na ewakuację powyższych pięter, gdzie uderzył samolot. Klatki schodowe oraz windy zostały zablokowane. Media od razu ustawiają kamery na płonący budynek. Nikt jeszcze nie wie, co tak naprawdę się stało. Ludzie donoszą o ogromnej kuli ognia, drudzy o samolocie, jeszcze inni o silnym wybuchu. Kamery wielu stacji telewizyjnych, m.in. Fox News oraz CNN, skierowane są na płonącą wieżę World Trade Center i nagle, 17 minut po pierwszym uderzeniu, w południową wieżę uderza drugi samolot. Również Boeing 767 United Airlines 175. Samolotem kierował Marwan al-Sheshi.
Wszystko na oczach ludzi obserwujących to zarówno na żywo, jak i przed ekranami. Nikt nie ma już złudzeń, że był to celowy atak terrorystyczny. Wszystko staje się jasne. Na Manhattanie wybucha ogromna panika. Wiele osób nie mogło uwierzyć w to, że naprawdę to się dzieje. Myśleli, że to jest nagrywany film. Niestety to wydarzyło się naprawdę. Niestety wiele osób, do których zbliżał się ogień, nie miały szans na wydostanie się lub jakąkolwiek pomoc. Zmuszone były do podjęcia makabrycznej decyzji, do wyskoczenia z okien wieżowców z około 400 metrów. Jest to horror, to jest niepojęte. Błyskawicznie zostają zaalarmowane wszystkie służby straży pożarnej, policji oraz pogotowia ze stanu Nowy Jork, które wyruszają w drogę, by ratować ludzi. Również dostają informacje o zaistniałym zdarzeniu jednostki wojskowe. Szpitale przepełnione, nowojorska giełda staje. Ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, George W. Bush, gdy to wszystko się rozpoczęło, odwiedził szkołę podstawową na Florydzie. Przed wejściem do szkoły dowiedział się, że samolot uderzył w jedną z wież. Jednak nikt wtedy nie myślał z otoczenia prezydenta o ewentualnym możliwym ataku terrorystycznym. Każdy myślał, że był to jakiś wypadek. Po kilkunastu minutach do Secret Service dotarła informacja, że w drugą wieżę uderzył drugi samolot, tym razem pasażerski. Gdy prezydent Bush siedział w klasie, a dzieci otworzyły książki, aby rozpocząć czytanie, szef sztabu Andy Kurt wszedł do klasy, szeptając do prezydenta Busha słowa: "Drugi samolot uderzył w drugą wieżę, zostaliśmy zaatakowani. The second plane crashed the second tower. America is under attack." Tę wizytę Busha nagrywała kamera. Jego reakcja mówi wszystko. Od razu rozdzwoniły się telefony do gubernatora stanu Nowy Jork, dyrektora FBI oraz wiceprezydenta Dicka Cheneya. Prezydent uważnie śledzi wydarzenia w telewizji, następnie udziela briefingu z sali obok. W takich sytuacjach, zgodnie z procedurami bezpieczeństwa, prezydent USA natychmiast jest kierowany na lotnisko, gdzie wsiada do Air Force One, ten wzbija się w powietrze i krąży eskortowany przez myśliwce F-16 do momentu minięcia zagrożenia. Tak było i w tym wypadku. W międzyczasie Boeing 757 American Airlines 77 jako trzeci samolot porwany uderzył w Pentagon, w siedzibę Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. Za sterami siedział Hani Hanjour. Zginęły 64 osoby na pokładzie, w tym 5 porywaczy, 6 członków załogi oraz 125 osób na ziemi. Bush nakazał uziemić każdy lot natychmiast. Jednak jeden z nich nie odpowiadał na komunikaty. Samoloty osiadły, oprócz jednego. Lot United 93. Bush zezwolił myśliwcom na zestrzelenie tego samolotu. Finalnie okazało się, że faktycznie samolot został porwany, a pierwotne plany Al-Kaidy zakładały, że ma uderzyć w Kapitol lub Biały Dom, jednak tak się nie stało, gdyż bohaterska postawa po prostu pasażerów udaremniła plany zamachowców. Siłą weszli do kokpitu, siłą wyrwali stery i tym samym rozbili samolot na łące w Shanksville w Pensylwanii, nie dopuszczając zamachowcom do uderzenia w zakładany cel. Za sterami lotu 93 siedział Ziad Jarrah. Na Manhattanie akcja ratunkowa trwała. Ewakuowano większość ludzi oraz pobliskie szkoły, przedszkola i inne budynki. W środku obu wież znajdowały się setki ratowników, którzy byli tam, aby ratować ludzi. Jednak nikt nie przypuszczał tego, co się wkrótce stanie. Nagle świat wstrzymuje oddech. Miliony ludzi z całego świata uważnie śledzą wszystkie wydarzenia w telewizji i patrzą na płonące wieże, aż nagle o godzinie 9:58 czasu lokalnego, gdy reporter N.J. Burkett relacjonuje wszystko na żywo spod samej wieży,
Południowa wieża, która została trafiona jako druga, osuwa się i zaczyna zawalać. Konstrukcja tego nie wytrzymuje. Setki milionów stali i betonu spada na ziemię. Giną ludzie, inni w chaosie uciekają. Na ulicach Manhattanu unoszą się potworne kłęby dymu, które zasypują cały Manhattan. Wszędzie jest ciemno. Zrównane z ziemią zostają także pobliskie budynki, w tym hotel Marriott. Niestety pół godziny później, o 10:28, wali się druga północna wieża. Na oczach całego świata rozgrywa się największy koszmar, jakiego świat nigdy wcześniej nie widział. Naród jest bezradny. Kilka godzin po zawaleniu się i częściowym opadnięciu pyłu możliwe jest podjęcie pierwszych akcji ratowniczych i wydobyciu rannych, żyjących ludzi spod gruzów. Zjawia się wojsko wsparte przez strażaków oraz policję. Wówczas nikt nie zakładał, że wieże runą, dlatego nie ewakuowano się z całej strefy zagrożenia. Późniejsze śledztwo i raport wyjaśni, dlaczego tak się stało. Powoli dociera do ludzi, że byli świadkami najtragiczniejszego dnia w historii Stanów Zjednoczonych. Wieczorem prezydent Bush wraca do Białego Domu i wygłasza poruszające orędzie dla narodu USA oraz całego świata. Ameryka opustoszała, takiego ciosu wymierzonego w cały kraj i cały świat jeszcze nie było. W wyniku wszystkich ataków z 11 września łącznie zginęło 2973 osoby, w tym 6 Polaków, a 26 osób uznano za zaginionych. Matki, ojcowie, dziadkowie, mężowie, żony, bracia, siostry, dzieci, tyle niewinnych ludzi. Prace porządkowe oraz naprawcze na miejscu katastrofy trwały kilkadziesiąt miesięcy. Oczyszczanie terenu World Trade Center wymagało całodobowych operacji i kosztowało setki milionów dolarów. Niektóre otaczające konstrukcje, które nie zostały uderzone przez samoloty, nadal doznały znaczących uszkodzeń, co wymagało ich całkowitego zburzenia. Wiele czasu zajęło mieszkańcom Stanów dojście do siebie po tym, co ich spotkało. Panika trwała jeszcze długo po atakach, w obawie o ewentualną powtórkę tego horroru. We wrześniu 2005 roku Narodowy Instytut Standardów i Technologii opublikował wyniki dochodzenia w sprawie zawalenia się wież. Badacze nie znaleźli niczego niespełniającego norm w projekcie World Trade Center, podkreślając, że dotkliwość ataków przekraczała wszystko, czego doświadczono w budynkach w przeszłości oraz tego, czego można było przewidzieć w ich budowie. Ustalili również, że główną przyczyną zawalenia się były pożary, stwierdzając, że zapadnięte podłogi ciągnęły się do wewnątrz na kolumnach obwodowych, powodując ich wyginanie się. Gdy górna część budynku nie wytrzymała oparcia na konstrukcji, która uginała się z chwili na chwilę coraz bardziej, w końcu zaczęła opadać w dół, aż nieuniknione było całkowite zawalenie się. Rząd amerykański oskarżył o zamachy z 11 września Al-Kaidę oraz Osamę Bin Ladena. Prezydent Bush postawił talibom ultimatum, w którym zażądał m.in. wydania Stanów Zjednoczonych Bin Ladena i zamknięcia wszystkich obozów terrorystycznych na terytorium Afganistanu. Ultimatum oczywiście zostało odrzucone. 7 października 2001 roku amerykańskie oraz brytyjskie siły powietrzne rozpoczęły bombardowanie wyznaczonych celów w Afganistanie. Był to odwet za World Trade Center. Co ciekawe, pierwszy i jedyny raz w historii został wtedy uruchomiony artykuł 5 NATO, gdyż po przedstawieniu dowodów uznano, że zamach na World Trade Center z 11 września był atakiem na jednego z członków Sojuszu Północnoatlantyckiego. Inwazja USA, która miała stanowić odwet za World Trade Center, doprowadziła do obalenia reżimu talibów, ale jednocześnie stała się początkiem długiej wojny partyzanckiej. W 2002 roku Stany Zjednoczone rozpoczęły operację na Półwyspie Somalijskim, której celem było zwalczenie terrorystów oraz piratów. W 2003 roku administracja USA oskarżyła Irak o wspieranie terroryzmu oraz posiadanie broni masowego rażenia, a 19 marca 2003 roku Bush ogłosił rozpoczęcie inwazji na Irak, gdzie celem było obalenie i schwytanie Saddama Husajna.
Cały czas Stany Zjednoczone próbowały namierzyć szefa Al-Kaidy, jednak było to bezskuteczne. 29 października 2004 roku arabska telewizja satelitarna nadała wystąpienie Osamy Bin Ladena, w którym wziął on na siebie odpowiedzialność za zamachy z 11 września i zagroził ich powtórzeniem. Oświadczył, że ataki terrorystyczne na USA to przejaw walki o wolność. Ataki miały być zemstą za poparcie USA dla Izraela w działalności przeciwko krajom arabskim i Palestynie. Obecność żołnierzy w Stanach Zjednoczonych, w krajach arabskich i sankcje na Irak. Blisko 10 lat po atakach na World Trade Center armia Stanów Zjednoczonych w końcu dopięła swojego celu. Lider Al-Kaidy został zastrzelony przez wojsko amerykańskie w Pakistanie 2 maja 2011 roku, po tym jak wywiadowcy wpadli na jego trop, gdzie aktualnie się znajduje. Był to przełomowy moment w historii walki z terroryzmem oraz koniec rządów Al-Kaidy, jaką znaliśmy. Władze nie zdecydowały się odbudować wież World Trade Center. 3 listopada 2014 roku oficjalnie otworzono One World Trade Center, czyli jeden z 7 drapaczy chmur, które mają w przyszłości tworzyć nowy kompleks World Trade Center. Jego wysokość wynosi 541 metrów, co czyni go najwyższym budynkiem na terytorium Stanów Zjednoczonych. Co roku 11 września Ameryka uroczyście oddaje hołd wszystkim, którzy tamtego czarnego dnia polegli. Dziś na miejscu bliźniaczych wież stoją pomniki wraz z wygrawerowanymi nazwiskami wszystkich tych, którzy tamtego dnia zginęli. Pomniki upamiętniające ofiary największego, bestialskiego w historii ataku terrorystycznego, który zmienił nasz świat raz na zawsze.